Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na 30. sesji Rady Powiatu Braniewskiego w 6. kadencji 2018-2023. Witam serdecznie Zarząd Powiatu Braniewskiego na czele ze starostą, z panem Karolem Motyką. Witam naczelników naszego starostwa powiatowego. Przechodzimy do porządku dzisiejszych obrad. Prosiłbym na wstępie o zalogowanie się do systemu. Jeszcze ktoś się nie zalogował? Panie Pochodaj, prosimy o zalogowanie się do systemu. Panie Pochodaj. Tak, panie Władku, również proszę o zalogowanie się. Dobra. Okej. W dzisiejszych obradach udział bierze 16 radnych. Podejmowane uchwały są prawomocne. Przechodzimy teraz do przedstawienia porządku obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy jest to otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 29 sesji Rady Powiatu Braniewskiego. Punkt czwarty, sprawozdanie starosty Braniewskiego z pracy zarządu powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu. Punkt piąty, podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu braniewskiego na rok 2021. Punkt szósty, odczytanie przez przewodniczącego zarządu powiatu uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Braniewskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2022-2029 i podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2029. Punkt siódmy jest to podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2022. I będzie tu jeszcze będą podpunkty, będzie to litera A, przedstawienie przez przewodniczącego zarządu powiatu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. Litera B, przedstawienie przez przewodniczącego zarządu powiatu opinii RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowym na 2022 rok. Litera C, przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego opinii komisji w sprawie projektu uchwały budżetowej. Litera D, przedstawienie przez przewodniczącego zarządu powiatu stanowiska zarządu w sprawie opinii komisji stałych Rady Powiatu. Litera E, dyskusja plenarna nad projektem uchwały budżetowej. I litera F, głosowanie nad uchwałą budżetową na 2022 rok. Punkt ósmy, podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie braniewskim na lata 2022-2024. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian załącznika nr 1 do uchwały 23/192/29 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie podziału środków przyznanych Powiatu Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2021, zmienionego uchwałą 29/221/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2021 roku. Punkt 10 jest to podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Braniewskiego na 2022 rok. Punkt 11 jest to podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Braniewskiego na 2022 rok. Punkt 12 są to sprawy bieżące i punkt 13 jest to zakończenie obrad. Czy ktoś z Państwa ma jakieś wnioski o rozszerzenie bądź zmianę? Proszę bardzo, panie starosto. Panie przewodniczący, zanim zgłoszę wniosek w związku z porządkiem dzisiejszych obrad, chciałbym przekazać smutną wiadomość, że zmarł w dniu wczorajszym pierwszy starosta powiatu braniewskiego,
w latach 1999-2003 pan Tadeusz Bejnarowicz. Może byśmy uczcili go minutą ciszy. Oczywiście. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I chciałbym złożyć wniosek w imieniu Zarządu Powiatu Braniewskiego o wprowadzenie autopoprawki do uchwały budżetowej na rok 2022 i do uchwały w sprawie podziału środków PFRON. Uchwały z autopoprawkami zostały doręczone radnym. Każdy ma przed sobą na biurku. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Czyli z porządku nie zmieniamy, tylko informacja o autopoprawce, że głosujemy nad uchwałami, które zawierają autopoprawkę. Ze zmianami, tak jest. Ze zmianami. Dobrze. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do punktu trzeciego. Jest to przyjęcie protokołu z 29 sesji Rady Powiatu Braniewskiego. Protokół został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. Czy są jakieś uwagi bądź pytania co do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę, w związku z czym protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego. Jest to sprawozdanie starosty Braniewskiego z pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu. Proszę bardzo, panie starosto, o przedłożenie sprawozdania. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Braniewskiego w okresie od 30 listopada 2021 roku do 29 grudnia 2021 roku. W omawianym okresie odbyło się 10 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 2 grudnia podjęto uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie. Na posiedzeniu w dniu 3 grudnia podjęto uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w klasie trzeciej TCHOT po gimnazjum technikum oraz przedłużenie zawieszenia zajęć w klasie pierwszej C Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć dla grupy 14 uczniów z klasy pierwszej B w Liceum Ogólnokształcącym imienia Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie. Na posiedzeniu w dniu 7 grudnia ustalono termin 30 sesji Rady Powiatu oraz zaopiniowano uchwały Rady Powiatu. Podjęto uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2021, upoważnienie do składania świadczeń woli w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Zadania przebudowa drogi powiatowej nr 1165N odcinek Frombork-Bogdany, wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć dla grupy 14 uczniów z klasy pierwszej B w Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie. Zapoznano się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Braniewskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2022-2029. Zapoznano się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Braniewskiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Braniewskiego na rok 2022 oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w tym projekcie. Zapoznano się z opinią Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2022-2029 oraz w sprawie budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2022. Przyjęto stanowiska Zarządu Powiatu Braniewskiego w sprawie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu Braniewskiego o projekcie budżetu Powiatu na 2022 rok. Przyjęto plan pracy Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Archidiecezji Warmińskiej we Fromborgu na rok 2022. Zatwierdzono projekty porozumień w sprawie zasad finansowania i przeprowadzania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Przyjęto rozliczenie zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod tytułem Czwarta Braniewska Jesień Organowa.
Na posiedzeniu w dniu 8 grudnia podjęto uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w klasie trzeciej TSP Technikum w Zespole Szkół Budowlanych w Raniewie. Na posiedzeniu w dniu 9 grudnia podjęto uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w klasie trzeciej AP plus 3B P Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Budowlanych w Raniewie. Na posiedzeniu w dniu 10 grudnia podjęto uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w klasie czwartej TZ i UG Technikum w Zespole Szkół Zawodowych imienia Jana Liszewskiego w Raniewie. Na posiedzeniu w dniu 14 grudnia podjęto autopoprawkę Zarządu Powiatu Braniewskiego do projektu budżetu powiatu na rok 2022. Zaopiniowano uchwałę Rady Powiatu na dzisiejszą sesję. Zatwierdzono projekt umowy zlecenia na świadczenie pomocy prawnej zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej. Na posiedzeniu w dniu 15 grudnia podjęto uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w klasie czwartej TECHO Technikum w Zespole Szkół Zawodowych imienia Jana Ryszewskiego w Raniewie. Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia podjęto uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć dla grupy 8 uczniów z klasy pierwszej A w Liceum Ogólnokształcącym imienia Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie projektu budżetu powiatu braniewskiego na 2022 rok w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w klasie drugiej TBS Technikum w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie. Na posiedzeniu w dniu 21 grudnia przyjęto porządek obrad 30. sesji Rady Powiatu Braniewskiego oraz zaopiniowano projekty uchwał na sesję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania co do przedłożonego sprawozdania przez Pana Starostę? Proszę bardzo, Pan Radny Mieczaniec. Panie Starosto, rusza program rządowy Polski Ład, druga edycja dla samorządów, dla gmin, dla powiatów. Czy nasz powiat braniewski już podjął jakieś decyzje dotyczące wejścia do tego programu, składania wniosków, czy jeszcze zacząć się tym zajmował? Dziękuję. Proszę bardzo, Panie Starosto. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W tej chwili to zresztą żeśmy w budżecie już zabezpieczyli pieniądze na nowy, czekamy tylko na, no już właściwie uruchomiony jest możliwość składania wniosków na Polski Ład. Jest to związane, z, ten projekt, który złożyliśmy, związany jest z dosprzętowieniem ze zarządu dróg powiatowych w Braniewie. To będzie suma około, tu pan wicestarosta Mirosław Kudliński najlepiej. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak wiemy, w dniu wczorajszym została ogłoszona druga edycja naboru wniosków do Polskiego Ładu. Zarząd Powiatu Braniewskiego jakby wstępnie przyjął założenia co do składania w drugiej edycji na zadania i są to zadania drogowe. Modernizacja głównych szlaków w powiecie braniewskim. Przytoczę może nazwy tych szlaków. Odcinek drogi powiatowej 1385 od miasta Braniewa do miejscowości Płoskinia. Odcinek drogi 1397 Wysokobraniewska Pakosze i odcinek drogi powiatowej 1397 od miejscowości Bornity do granicy powiatu w kierunku Henrykowa. W najbliższym czasie będziemy procedowanie robili składania wniosku. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze pytanie do sprawozdania Pana Starosty? Nie widzę. W związku z czym przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad, do punktu 5. Jest to podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu braniewskiego na rok 2021. Przedłożony projekt uchwały był tematem posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, która w dniu 29 grudnia 2021 roku pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Łącznie z materiałami uzyskali Państwo uzasadnienie do przedłożonego projektu uchwały. I czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do przedłożonego projektu? Bardzo proszę, Panie Radny Dziąg. Panie Przewodniczący, w przedłożonym projekcie zmian budżetowych pojawiły się
dwa zapisy, o które chciałem spytać. W rozdziale 80-115 technika, paragraf 43-90, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy i opinii. Było zaplanowane 3250, zwiększenie o 12 tysięcy, a więc dużo więcej w porównaniu z planem. I czym to było spowodowane? Podobnie w następnym rozdziale 80-117, branżowe szkoły pierwszego, drugiego stopnia. Też paragraf 43-90, było ten sam tytuł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, było zaplanowane 1750, zwiększenie o 6300, a więc znowu zwiększenie niewspółmierne do planu. I pytanie, czym to jest spowodowane? Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani skarbnik, o uzasadnienie. Celem przygotowania inwestycji przebudowy boiska do tego programu Polskiego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma pytania do przedłożonego projektu uchwały? Nie widzę, w związku z czym przechodzimy teraz do głosowania. Kto z Państwa z radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o oddanie głosu i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Szesnastu radnych oddało głos. 15 radnych jest za przyjęciem przedłożonego projektu uchwały. Jeden radny jest przeciw, w związku z czym uchwała została przyjęta. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu dzisiejszej sesji. Jest to odczytanie przez przewodniczącego zarządu powiatu uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o przedłożonym przez zarząd powiatu braniewskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu braniewskiego na lata 2022-2029 i podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2029. Proszę bardzo pana przewodniczącego o przedstawienie opinii. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 4 0120 470/21 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Braniewskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu braniewskiego na lata 2022-2029. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach: przewodnicząca Małgorzata Mazur-Wysocka, członkowie Paweł Gulbinowicz, Andrzej Pliszka. Działając na podstawie artykułu 19 ust. 2 w związku z artykułem 13 punkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych oraz artykułu 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu braniewskiego na lata 2022-2029. Uzasadnienie. W dniu 15 listopada 2021 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęła uchwała Zarządu Powiatu Braniewskiego nr 432/21 z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu braniewskiego na lata 2022-2029. W dniu 15 listopada 2021 roku drogą elektroniczną przekazano projekt uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu braniewskiego na lata 2022-2029. Przedmiotowy projekt przedłożono również Radzie Powiatu Braniewskiego celem podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2029. Skład orzekający dokonał oceny projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu braniewskiego na lata 2022-2029 pod względem zgodności z prawem, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w latach następnych, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Skład orzekający stwierdza, co następuje.
projekt wieloletniej prognozy finansowej powiatu warmińskiego na lata 2022-2029 przewiduje w roku 2022 dochody ogółem w wysokości 72 903 726 zł, wydatki ogółem w wysokości 76 041 406 zł, deficyt 3 137 680 zł, prognozowana łączna kwota długu na koniec 2022 roku wynosi 11 137 680 zł. Z projektu wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu braniewskiego na lata 2022-2029 wynika, że relacja określona w artykule 243 ustawy o finansach publicznych na rok 2022 i w latach następnych zostanie zachowana. Biorąc powyższe pod uwagę, sąd orzekający postanowił jak na wstępie. Podpisała przewodnicząca składu orzekającego, członek kolegium Małgorzata Mazur-Wysocka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przedłożony projekt uchwały również był tematem posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, która w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Z materiałami otrzymali Państwo również uzasadnienie. Czy Państwo radni mają pytanie do przygotowanego projektu uchwały związanego z wieloletnią prognozą finansową powiatu braniewskiego? Nie widzę. W związku z czym przechodzimy teraz do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedłożonego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, oddanie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 16 radnych oddało głos. 16 radnych głosowało za przyjęciem przygotowanego projektu uchwały związanego z wieloletnią prognozą finansową powiatu braniewskiego i została ona przyjęta. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Do punktu 7 dzisiejszych obrad. Jest to podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu braniewskiego na rok 2022. Przedłożony projekt uchwały również był tematem posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego, która również w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. W literze A mamy przedstawienie przez przewodniczącego zarządu powiatu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok. W związku z czym poprosiłbym Pana Przewodniczącego o przedstawienie informacji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwała Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu braniewskiego na rok 2022. Na podstawie artykułu 12 punkt 5 i punkt 8 litera d oraz ustawy artykuł 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, a także artykuł 211, 214, 215, 222, 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Powiatu uchwala co następuje. Dochody budżetu powiatu w wysokości 72 903 726 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Z tego dochody bieżące w wysokości 61 322 184 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 986 230 zł. Dochody majątkowe w wysokości 11 581 542 zł. W tym dochody pochodzące z dotacji środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 0 zł. Paragraf drugi. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 76 041 406 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Z tego wydatki bieżące wynoszą 60 174 905 zł, w tym finansowane ze środków określonych w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków
1 324 777 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 15 866 501 zł, w tym finansowane ze środków określonych w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 oraz dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków 0 zł. Wydatki inwestycyjne na 2022 rok w wysokości 15 766 501 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziału w wysokości 0 zł. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 1 324 777 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami stanowią załącznik nr 5, realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6, zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią załącznik nr 8. Paragraf 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 137 680 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 100 000 zł. Z długoterminowych kredytów w kwocie 1 337 680 zł. Paragraf 4. Przychody budżetu w wysokości 4 785 180 zł, w tym 2 100 000 zł pochodzi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz rozchody w wysokości 1 647 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pierwsze finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 000 000 zł, finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 037 680 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie 1 647 500 zł. Paragraf 6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego w roku budżetowym 2022 na kwotę 1 000 000 zł. Paragraf 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 402 ust. 4.6 i artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, tekst jednolity, dziennik ustaw z dnia 2021 roku, pozycja 1973, dochody w wysokości 80 000 zł, wydatki w wysokości 80 000 zł. Paragraf 8. Ustala się dochody oraz wydatki finansowane z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w oparciu o ustawę z dnia 31 marca 2020 roku o zmianę ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i uchwałę nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, dochody w wysokości 0 zł, wydatki w wysokości 2 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
Paragraf 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 9. Paragraf 10. Rezerwa ogólna wynosi 280 tysięcy złotych. Rezerwa celowa wynosi 120 tysięcy złotych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Paragraf 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w paragrafie 5 uchwały na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, finansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w artykule 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami, o ile nie powodują zwiększenia lub zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach wydatków między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi w ramach środków przeznaczonych na inwestycje w obrębie tego samego działu, z wyłączeniem prawa podejmowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań już istniejących, zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. Paragraf 12. Wykonywanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Prosiłbym również o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej 4.0120.472/21 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Braniewskiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Braniewskiego na rok 2022 oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach: przewodnicząca Małgorzata Mazur-Wysocka, członkowie Paweł Gulbinowicz, Andrzej Pliszka. Działając na podstawie artykułu 19 ust. 2 w związku z artykułem 13 punkt 3 ustawy z dnia 7 października 1922 roku o regionalnych izbach obrachunkowych oraz artykułu 246 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych postanawia. Paragraf 1. Pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej Powiatu Braniewskiego na 2022 rok. Paragraf 2. Pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu Braniewskiego na 2022 rok. Uzasadnienie. W dniu 15 listopada 2021 roku wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej Powiatu Braniewskiego na 2022 rok. Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwałą nr 433/21 z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie projektu budżetu Powiatu Braniewskiego na 2022 rok przedłożył powyższy projekt Radzie Powiatu Braniewskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dokonał oceny projektu uchwały budżetowej pod względem zgodności z prawem, a w szczególności z ustawą o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę przedstawione wielkości dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok, w tym dochody i wydatki bieżące, skład orzekający stwierdza, że zasada wynikająca z artykułu 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych została zachowana.
Projekt budżetu został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków. Projekt budżetu obok części tabelarycznej zawiera także objaśnienia dotyczące podstawowych źródeł dochodów oraz omówienie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, wydając opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Zarząd Powiatu Braniewskiego, ustalił, co następuje. W projekcie budżetu Powiatu Braniewskiego planowane dochody na 2022 rok wynoszą 72 903 726 zł, planowane wydatki wynoszą 76 041 406 zł, deficyt budżetu wynosi 3 137 680 zł, przychody zaplanowane w kwocie 4 785 180 zł, a rozchody zaplanowano w kwocie 1 647 500 zł. Zarząd Powiatu Braniewskiego w paragrafie 3 projektu uchwały budżetowej wskazał, że deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 137 680 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 100 000 zł oraz z długoterminowych kredytów w wysokości 1 037 680 zł. Sposób sfinansowania deficytu budżetowego przedstawiono w załączniku nr 7 przychody i rozchody budżetu w 2022 roku, będącym integralną częścią projektu uchwały budżetowej powiatu braniewskiego na 2022 rok. Jednocześnie skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdza, że w paragrafie 5 treści projektu uchwały budżetowej powiatu braniewskiego na 2022 rok nie określono limitów zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Z paragrafu 3 treści projektu uchwały budżetowej powiatu braniewskiego na 2020 rok wynika, że deficyt budżetowy zostanie pokryty między innymi z długoterminowych kredytów, a z załącznika nr 7 o przychodach i rozchodach budżetowych, że planowane spłaty zobowiązań zostaną pokryte w części zaciągniętego w 2022 roku kredytu. Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono, jak w sentencji uchwały podpisała przewodnicząca składu orzekającego, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, Małgorzata Mazur-Wysocka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt 7, literka C. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego opinii Komisji w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok. Na prośbę pana przewodniczącego pozwolę sobie odczytać tę opinię. Opinia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2022 i 2029 oraz w sprawie budżetu Powiatu Braniewskiego na 2022 rok. Zgodnie z paragrafem 3 ustępem 5 uchwały nr 9/85/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetu Powiatu Braniewskiego informuję, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 30 listopada 2021 roku odbyła posiedzenie z przewodniczącymi Komisji Stałych Rady Powiatu Braniewskiego. Po wysłuchaniu opinii poszczególnych przewodniczących, Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała pozytywnie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2022-2029 oraz projektu budżetu Powiatu Braniewskiego na 2022 rok. Podpisano Waldemar Grzybowski, przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to przedstawienie przez przewodniczącego Zarządu Powiatu stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu. Proszę bardzo, panie starosto, o przedstawienie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Stanowisko Zarządu Powiatu Braniewskiego w sprawie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu Braniewskiego
o projekcie budżetu powiatu na 2022 rok. Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2029 oraz projekt budżetu powiatu braniewskiego na 2022 rok opiniowały wszystkie komisje stałe Rady Powiatu na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2021 roku. Wszystkie opinie komisji były pozytywne. W dniu 30 listopada 2021 roku odbyło się także wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego z przewodniczącymi Komisji Stałych Rady Powiatu, podczas którego pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że wszystkie opinie zostały już przedstawione dla Państwa Radnych, zapraszam teraz wszystkich do dyskusji nad projektem uchwały budżetu na 2022 rok. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Radny Dziąg. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, projekt budżetu na 2021 rok zmniejszył finansowanie w dziale zachowanie tradycji kulturalnej i skończyło się to tym, że pieniądze przeznaczone na Muzeum Ziemi Braniewskiej zmniejszyły się o 20 tysięcy złotych i widzę, że budżet na przyszły rok kontynuuje to podejście, natomiast budzi to mój sprzeciw, ponieważ to kłóci się z, po pierwsze, olbrzymią pracą wielu osób, pracą społeczników, wolontariuszy, którzy to muzeum zorganizowali, którzy prowadzą to muzeum także nie pobierając uposażeń. Natomiast muzeum nie jest w stanie funkcjonować, nie mając środków na inne koszty typu ogrzewanie, prąd czy organizowanie pewnych imprez o charakterze głównie zresztą historycznym. Wydaje mi się, że w ten sposób powiat wręcz zajmuje takie negatywne stanowisko wobec po pierwsze pracy społecznej ludzi, a po drugie negatywne stanowisko wobec ich wysiłku i rezultatów tej pracy. I stąd będę głosował przeciwko budżetowi na rok 2021. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, środki zaplanowane w budżecie na poszczególne działania związane są z tym, że powiat przeprowadza konkursy. Nie możemy wskazywać podmiotów, które te konkursy realizują, bo nie wiadomo, które z podmiotów zrealizują. Co do środków, na pewno związane jest to też z sytuacją covidową. Sami wiemy, że obostrzenia są coraz większe, troszkę są i poluźniane. Jaka jest liczba zachorowań i jaka jest ilość odwiedzin w muzeum. Konkursy na pewno się odbędą. Może tutaj jeszcze któryś z członków zarządu chciałby zabrać głos w tej sprawie. Znaczy ja tu proszę pan sekretarz proszę chciał. Proszę bardzo panie sekretarzu. Proszę Państwa, pierwsza rzecz jest taka, jak Państwo zerkniecie na uchwały budżetowe kolejnych lat, to te środki się generalnie zmniejszały, ale przede wszystkim zmniejszyła się ilość zadań, które powiat uznał za priorytetowe. A to jest odbicie oczywiście jakby szerokich potrzeb, bardzo różnych. Potrzebą wcale nie pierwszą jest zlecanie zadań, wykonywania zadań na zewnątrz, jakby to jest odbicie takiego poglądu. Pamiętajmy, że jest mnóstwo samorządów, które w ogóle nie zlecają dla sektora pozarządowego swoich zadań, wykonują je w jakiś sposób same. My z tego co kojarzę w dwóch dziedzinach zlecamy te zadania od lat. Kiedyś było tych dziedzin chyba cztery, teraz są dwie. Ale najważniejsza uwaga jest taka, że my tego zadania nie możemy kojarzyć z konkretnym podmiotem sektora pozarządowego.
tak się szczęśliwie składa, że ten podmiot wygrywa konkursy, ale nie zawsze tak musi być. I to jest podmiot, który może w pełni uczestniczyć w różnego rodzaju konkursach organizowanych nie tylko przez powiat. To jest kwestia sięgania po środki. Natomiast ja zupełnie nie wchodzę w dyskusję i nie neguję jakby całego dobra, które jest związane z funkcjonowaniem, bo to już rzeczywiście weszło w krajobraz Braniewa. Natomiast kwestia finansowania jest zupełnie czymś innym. To są konkursy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To jest właśnie to, co chciałem podkreślić. Proszę bardzo, panie radny Dziąg. Ja nie neguję, że są to konkursy, natomiast ja chciałbym zaprotestować przeciwko temu, że pula pieniędzy do podziału na takie cele została zmniejszona. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, pan Kowalski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja bym się tylko tak może ustosunkował jeszcze też do tej kwestii, którą podnosił pan radny Dziąg. Oczywiście ta rozmowa była wcześniej, myśmy rozmawiali i po pierwsze, że są to konkursy, o których dzisiaj nic za wiele nie możemy powiedzieć, ale po drugie, to myśmy też rozmawiali i rozważamy to na pewno i będziemy rozważać, kiedy nastąpi podsumowanie, że tak powiem, zbilansowanie roku 2021. Zobaczymy, jakie środki ewentualnie będą uwolnione i wcale nie jest wykluczone, że ta kwota może być zwiększona. Ja taką bynajmniej mam nadzieję. A po drugie, to jeszcze tak na marginesie chciałbym też dodać, że na przykład no nie bardzo się też mogę zgodzić z pewnymi kwotami na służbę zdrowia, ale wiem, jakie są uwarunkowania dzisiaj i wydaje mi się, że będę głosował na pewno za przyjęciem, ponieważ liczę na to, że w trakcie roku te zmiany, jak pamiętamy wszyscy w historii, one są zgłaszane, poprawki są nanoszone i ten budżet w jakimś stopniu jest dopasowywany do naszych potrzeb. Myślę, że tak się też stanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jak sami państwo wiecie, skala potrzeb naszego powiatu jest bardzo duża. Są to różnego rodzaju dziedziny z zakresu społecznego i gospodarczego. Uważam, że staramy się zrobić tyle, ile możemy, na co nam pozwala budżet, tak żeby były wszystkie zasady spełnione. I to, co podkreśla pan Kowalski, budżet jest dokumentem planistycznym. W każdej chwili możemy go zmienić, jeśli pojawią się jakieś wolne środki. Zachęcam do dyskusji. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Kudliński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja tak w związku z budżetem, który będzie za chwilę przyjmowany przez Wysoką Radę, chciałbym jeszcze na taką rzecz zwrócić i to, co przed chwilą nawet i pan przewodniczący powiedział, że potrzeb jest wiele i dziedzin. Wychodząc na wprost oczekiwaniom, że tak powiem, społeczeństwa powiatu branieckiego, zarząd powiatu zwrócił się do trzech samorządów miejskich, miasta Braniewo, miasta Pieniężno, miasta Frombork, o rozważenie współpracy. Ta współpraca miałaby, że tak powiem, polegać na tym, żeby szerzej spojrzeć na rozwiązywanie zagadnień w potrzebach danej społeczności, w budowaniu pewnych rozwiązań na temat dochodzenia do budowy ścieżki finansowej. Mianowicie chodzi o taką rzecz, że niejednokrotnie samorządy gminne mogą pozyskiwać wyższy pułap dofinansowania niż samorząd powiatowy. I przedłożyliśmy dla tych trzech samorządów propozycję do rozważenia, żeby te samorządy rozważyły, załóżmy, przejmowanie mienia powiatowego na rzecz poprawy stanu technicznego tego mienia, mam na myśli głównie ulice, drogi. I w ramach Polskiego Ładu, rządowego programu, priorytet pierwszy, gdzie jasno się mówi, że 95% dofinansowania mogą samorządy otrzymywać,
i w tym samym priorytecie jest druga pozycja, gdzie mówi się o infrastrukturze, która jest, że tak powiem, w materii drogowej, mam na myśli kanalizacje ściekowe, kanalizacje deszczowe, wodociągi, żeby zachowywać tu tak zwane rozwiązywanie kompleksowości i podejścia czysto takiego gospodarczego, mianowicie nie tylko jak nieraz są wnioskodawcy, że powiat, żeby położył nawierzchnię i będzie fajnie. Niejednokrotnie to się w późniejszym czasie mści, a mianowicie są, że tak powiem, naprawy przeprowadzone tej infrastruktury, która jest już zużyta, stara w ziemi. I taka konstrukcja podejścia, drodzy Państwo i szanowni mieszkańcy powiatu braniewskiego i konkretnie w tym wypadku trzech ośrodków miejskich, może doprowadzić, że rządowy program, który zakłada 95% dofinansowania, pozostałe 5% z pełną świadomością możemy na połowę kosztów wziąć, czyli te 5%, 2,5% gmina i drugie 2,5%. I w takim stanie rzeczy możemy taniej, więcej osiągnąć. Jaki będzie odzew i jaka będzie, że tak powiem, jakie będzie podejście w tej materii, zobaczymy w najbliższych naborach edycji. I tak jak już jestem przy głosie, już wcześniej wspomniałem tutaj w odpowiedzi na zadane pytanie przez radnego mieszkańca, pana mieszkańca, termin drugiej edycji naboru w ramach Polskiego Ładu rozpoczął się od dnia wczorajszego, 28 grudnia, będzie trwał do 15 lutego i też ważne będzie, czy będzie zachowana ta kompleksowość, bo myślę, że tylko kompleksowe takie warunki będą, że tak powiem, mogły być jakby bardziej do rozwiązywań w całokształcie przyjmowane. Chciałbym jeszcze tutaj przy okazji budżetu nadmienić, że tutaj ostatnio zwróciliśmy się do miasta Braniewo też z propozycją o rozważenie w ramach też Polskiego Ładu i w ramach takiej kompleksowej przebudowy, to już tak nazwaliśmy wcześniej, budową małej tak zwanej obwodnicy dla miasta Braniewo, począwszy od ulicy Kolejowej, przecinając przez ulicę Szkolną, Błotną, aż dochodziłaby ta droga do drogi krajowej 54. I w tym przypadku podobna sytuacja, jeżeli samorządy by się porozumiały, mianowicie powiat braniewski i miasto Braniewo, mieszkańcy Braniewa w tym wypadku mogliby konkretnie bardzo fajne rozwiązanie uzyskać, a większość sfinansowałby program rządowy Polski Ład 95% i też tutaj proponujemy tą różnicę, że tak powiem, 5% na połowę podzielić się, czyli na miasto i na powiat braniewski. Chciałbym jeszcze też zauważyć przy tej dyskusji nad budżetem, bo jest ona transmitowana, żeby mieszkańcy też powiatu o takich rzeczach i usłyszeli i wiedzieli, że nie tylko są te programy Polski Ład w wysokości 95%, 90% dofinansowań, ale są też rządowe programy rozwoju dróg, gdzie gminy, w przypadku gmin mogą uzyskiwać 80% dofinansowania, zaś jeżeli chodzi o powiat braniewski czy powiaty, minimum 50%, przy jakichś okolicznościach dobrych może do 60%. A więc tu też widoczne jest jasne stwierdzenie, że współpraca i obopólne działanie może te koszty zminimalizować na rzecz kosztów pozyskanych rządowych programów, a swoje wykazane środki jako własne do podziału między partnerami. Także myślę, rozwiązania są
I stąd, tak jak już tu pan starosta referował wcześniej odnośnie założeń budżetowych, sam fakt pokazuje, że 16 milionów na inwestycjach na 2022 rok, gdzie jest zapisane w budżecie, też świadczy, że jest to nasza polityka taka prorozwojowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie starosto. Ja bym to może jeszcze dodał i jakby taką prośbę do wszystkich, żeby głosowali za przyjęciem obecnego budżetu. Nasz budżet, jak widzimy, składa się nie tylko jakby jednostronnie z pieniędzy przeznaczanych, bo to bardzo duże kwoty idą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Krajowych, czy Polski Ład, pierwszy etap, to też było głównie na rozbudowę, przebudowę infrastruktury drogowej na terenie powiatu braniewskiego. Ale dzięki środkom, które wpłyną do nas z budżetu państwa, z tych rządowych projektów, będziemy mogli zrealizować również inne inwestycje. Mamy przecież przewidzianą inwestycję związaną z budową windy przy budynku starostwa, co usprawni i pomoże wielu naszym interesantom dotrzeć spokojnie na każde piętro naszego budynku. Również poprawi stronę zewnętrzną, całą elewację z tej przynajmniej strony naszego budynku, co upiększy w ogóle samo miasto Braniewo. Ale również poprawa infrastruktury, bo są przewidziane środki na poprawę i bezpieczeństwa mieszkańców Powiatowego Domu Pomocy Społecznej. Przenosimy poradnię psychologiczno-pedagogiczną do nowego obiektu przy Liceum Ogólnokształcącym. Także bardzo dużo tych projektów jest. Również są dużo mniejsze projekty związane z izolacją budynków, z poprawą parkingów. Także to jest taki wszechstronny budżet, ale również tu obejmuje i służbę zdrowia, która dla nas jest równie ważna, a szczególnie w tym okresie, w okresie pandemii. Także mam nadzieję, że ten budżet każdemu pomoże, stąd niektóre środki na niektóre zadania są trochę mniejsze, no żeby to równo można było i jak największą możliwość, żeby jak największa możliwość była skorzystania ze środków zewnętrznych, z funduszy rządowych, których bardzo dużo wpływa do naszego powiatu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Życzę sobie i państwu, żeby załącznik numer 6 do tego budżetu, który określa zadania realizowane z jednostkami samorządu terytorialnego, był jak najbardziej bogaty, żeby tych jednostek współpracujących z nami, a my z nimi, było też jak najwięcej. Czy ktoś z państwa radnych chciał jeszcze zabrać głos w sprawie projektu uchwały budżetowej? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję nad przedłożonym projektem uchwały budżetowej. Przechodzimy teraz do przegłosowania przedłożonego projektu uchwały łącznie z przedstawioną dla państwa autopoprawką. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały budżetu powiatu braniewskiego na rok 2022? Proszę o oddanie głosu, podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Prosimy o przejście do kolejnego punktu, do punktu 8. Pomyłka. Jest to punkt 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie braniewskim na lata 2022-2024. Przedłożony projekt uchwały był tematem posiedzenia Komisji Zdrowia, która w dniu 29 również pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały budżetowej. Łącznie z projektem otrzymali państwo uzasadnienie do przedłożonego projektu uchwały. I czy ktoś z państwa ma pytania do przedłożonego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z czym teraz przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie i oddanie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 16 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, w związku z czym uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu, do punktu 9.
Jest to podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały 23/192/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie podziału środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2021, zmienionego uchwałą nr 29/221/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2021 roku. Przedłożony projekt uchwały również był tematem posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, która w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Łącznie z materiałami uzyskali Państwo uzasadnienie do projektu uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do przedłożonego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z czym teraz przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o oddanie głosu, podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 16 radnych oddało głos. 16 radnych jest za przyjęciem uchwały, w związku z czym uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 10. Jest to podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Braniewskiego na 2022 rok. Przedłożony projekt uchwały był tematem Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, która w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Również z materiałami uzyskali Państwo uzasadnienie do projektu uchwały. I czy ktoś z Państwa ma pytanie do przedłożonego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z czym, że nie ma pytań, przechodzimy teraz do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o oddanie głosu, podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 16 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, w związku z czym uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt 11 dzisiejszego posiedzenia. Jest to podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Braniewskiego na 2022 rok. Czy są jakieś pytania do przedłożonego projektu uchwały związanego z planem Komisji Rewizyjnej? Nie widzę. W związku z czym, że nie ma pytań, przechodzimy teraz do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o oddanie głosu i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 12. Są to sprawy bieżące naszego powiatu. Ja na wstępie chciałbym serdecznie życzyć wszystkim naszym mieszkańcom powiatu braniewskiego szczęśliwego, nowego roku 2022. Przede wszystkim zdrowia, szczęścia, pomyślności wszystkim koleżankom, kolegom radnym, zarządowi powiatu braniewskiego, owocnej realizacji przyjętego dzisiaj budżetu, z lekką omyłką, ale przyjętego. Kierownikom, naczelnikom również życzę owocnej pracy przy realizacji zadań inwestycyjnych dzisiaj zatwierdzonych i szczęśliwego nowego roku. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać jeszcze głos w punkcie 12? Proszę bardzo, pan radny Kudliński. Panie przewodniczący, wysoka rado, bardzo ważnej sprawie chciałbym taką informację przedłożyć dla Państwa. Od 3 najmniej lat samorząd województwa z samorządem powiatu braniewskiego procedował sprawy odnośnie stawek za zajęcie pasa drogowego. Z tego tytułu samorząd powiatu braniewskiego tu już na komisjach, komisji rewizyjnej kiedyś brałem udział, informowałem koleżanki i kolegów, że w najbliższych latach moglibyśmy mieć już szczerbek w dochodach w granicach 5-6 milionów. I tak sprawa dotyczy zmian decyzji, zmiany
które regulowały decyzje wydane w oparciu o stare stawki w 2019 roku w trybie artykułu 150. Tak się składa, że jakby nasze sprawy też Związek Powiatów Polskich reprezentował na forum szerszym Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Cyfryzacji. Z naszego ramienia, że tak powiem, można powiedzieć, bardzo wydatne zaangażowanie włożyła jednostka Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie na czele z panem dyrektorem zarządu Wojciechem Skibą, któremu chciałbym tutaj wprost podziękować za dużą determinację. Brałem też w wideokonferencjach z panem dyrektorem udział bodajże 2 czy 3 razy, ale tą praktyczną i merytoryczną robotę, że tak powiem, na bieżąco, to pan dyrektor ze swoim sztabem ludzi, że tak powiem, pracowników wykonywał. Dzięki tym działaniom została, że tak powiem, sprawa w końcu uregulowana i 16 grudnia zostały, że tak powiem, już na mocy parlamentu wszystko, że tak powiem, zaparafowane i stawki, które na podstawie artykułu 155 samorząd województwa Urzędu Marszałkowskiego, znaczy chciał stosować i cofając się, mielibyśmy, że tak powiem, w ostatnim czasie do zwrotu bardzo duże pieniądze i utratę do przodu kolejnych dochodów. Spowodowało to, że już mamy uratowane ponad 120 parę tysięcy. W innym przypadku pozostałych dochodów nawet możemy dochodzić, że tak powiem, zwrotu tych, że tak powiem, środków. Co więcej, nie uruchamia to też dla innych podmiotów ścieżki wzorem Urzędu Marszałkowskiego, żeby egzekwować tych należności. Także duże uznanie i z tego miejsca, korzystając, że to jest, że tak powiem, sesja Rady Powiatu, oficjalnie chciałbym duże podziękowania dla pana dyrektora Wojciecha Skiby złożyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pani radna Lewańska. Panie przewodniczący, Wysoka Rado i Wysoki Zarządzie. Ponieważ mamy czas przednoworoczny, więc ja przyłączam się oczywiście tutaj na pewno ze wszystkimi radnymi do tych życzeń, które pan przewodniczący złożył mieszkańcom powiatu. Oczywiście ludzie, powiedziałabym, w rozmowach takich bieżących boją się tego, co będzie w przyszłym roku. Boją się z różnych przyczyn, nie tylko covidowych, od razu powiem, bo tematem numer jeden w sklepach czy na ulicy są oczywiście podwyżki. I to, co będzie się działo, czyli że jednak większość osób dużo straci, a nie będzie to kompensowane w ten sposób, w jakim słyszymy w relacjach i reklamach rządowych programów. To jest to, no myślę, że powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę, że niezadowolenie będzie też przeciw nam skierowane, jakby nie patrzeć, bo w pewien sposób reprezentujemy jednak to, co się dzieje w rządowych sferach. To jest tylko takie skierowanie sygnalne. Natomiast konkretnie chciałabym zapytać w imieniu mieszkańców tutaj gminy Frombork, szczególnie o drogi powiatowe i zimowe utrzymanie, dlatego że zima nam się zaczęła dużo wcześniej oczywiście, no i wiadomo, że przewidujemy, że okres zimowy to jest okres, kiedy jednak trzeba utrzymać nie tylko drogi w mieście, ale również na terenie gminy. I mieszkańcy właśnie gminy zwrócili się do mnie, żeby zapytać, jak to jest, że jednak te drogi, to one tak symbolicznie są posypane. Chodzi głównie o drogę powiatową Frombork przez Bogdanów
Dany Biedkową do S22 prowadzącą. Także takie moje pytanie jest. Proszę bardzo, pan wicestarosta Kudliński. Rozumiem, że w ostatniej części wystąpienia mam zabrać. W ostatniej części wystąpienia bym prosił. Otóż mamy standardy utrzymania zimowego dróg takie, jakie mamy, a one są takie, że przejezdność jest zachowana, odśnieżane są w pełni, w 100%. Na łukach są posypywane łuki i na podjazdach. To, że tak powiem, sporo też kosztuje. Jeżeli, tak jak tu pani radna sygnalizuje to zagadnienie, można więcej sypać, nie wątpię. Można więcej środków na to przeznaczyć, nie? Ale trzeba się też liczyć, że środki, które są wydatkowane na ten standard utrzymania dróg, są i tak bardzo duże. Jeżeli byśmy mieli to zwiększyć i zakres, no to wiadomo, z czym to się wiąże, po prostu z pracami w sezonie letnim można by było powiedzieć, że byłyby ograniczone. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos? Proszę bardzo, pan radny Dziąg. Panie przewodniczący, panie starosto, ja ponownie chciałbym zaapelować, żeby jednak podjazd pod drzwi starostwa dla klientów niepełnosprawnych starostwa i dla klientów niepełnosprawnych bankomatu jednak były swobodne i nie zajmowane przez ludzi zdrowych bez kart parkingowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, radny Kowalski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, może dwa zdania na temat oddziałów naszych covidowych w PCM, bo są takie pytania. Poproszę. W związku z tym, że tak jak widzimy w kraju, tak również i u nas w szpitalu jest tendencja jakby malejąca, ponieważ jeszcze tydzień wcześniej było to obłożenie niemal w 100%. Dzisiaj to wygląda troszkę lepiej, ale że tak powiem, na razie nie mamy się z czego cieszyć, ponieważ 65 łóżek, jakie jest przewidzianych, na dzień dzisiejszy mamy zajętych 47, a z kolei od pewnego czasu funkcjonują łóżka respiratorowe, tak zwane. Tam niestety, ale są jeszcze dzisiaj też dwie osoby, także mamy nadzieję, że ta czwarta fala będzie nas jakoś tam mijała albo dotykała łagodniej. Natomiast w ostatnim okresie szpital i te oddziały są dość bardzo obłożone. Są to mieszkańcy nie tylko powiatu braniewskiego, nie tylko Warmii i Mazur, ale są również z Pomorskiego i aż nawet z Podlasia. Wiadomo, że w krytycznej sytuacji szuka się wszędzie miejsca, żeby tylko ratować życie ludzkie. To tak jest, jeśli chodzi o PCM, a jeszcze mam taką informację jakby z ostatniej chwili, ponieważ dowiedziałem się, że mamy wprawdzie młodego, ale bohatera, ucznia, który jest wychowankiem szkolnego ośrodka specjalnego w Braniewie, także pragnę tu się podzielić tą informacją. Będąc na obozie w Jastrzębiej Górze z wychowawcą, oczywiście grupy, tak się stało, że ten wychowawca miał taki trochę przypadek, upadek, poślizgnął się i wpadł do wąwozu, no może nie do końca, do takiego jaru. Szybka reakcja naszego ucznia i pomoc doprowadziły do tego, że udało się pana z tej opresji, z tej sytuacji trudnej uratować, o czym pisze to. Dokładnie opisuję to w takim piśmie, liście do szkoły. Ja się z tym wczoraj zapoznałem i myślę, że to jest też stosowna chwila, żebyśmy tutaj na forum Rady Powiatu Braniewskiego mogli pogratulować przede wszystkim odwagi i zaangażowania, a także za taką bardzo etyczną i bohaterską postawę młodego
człowieka z powiatu braniewskiego. Podziękować należałoby również opiekunom. Jest to osoba z rodzinnego domu dziecka, za wkład, za trud włożony w kształtowanie postawy młodego człowieka, ponieważ nie zawsze zdarza się, że ludzie, szczególnie ludzie młodzi, potrafią w tak wspaniały sposób zareagować na czyjeś nieszczęście. Po prostu ta osoba jest, nie jest obojętna, powiem tak, na krzywdę ludzką. Uratował być może zdrowie, uratował być może życie. To jedyne, co jest najcenniejsze dla człowieka. I myślę, że tak chciałem się podzielić tą informacją tutaj na sesji Rady Powiatu Braniewskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan wicestarosta Kudliński. Kończymy rok, panie przewodniczący. To trzeba o dobrych rzeczach mówić jak najwięcej. A jest ku temu fajna okazja, bo jest, są obrady Rady Powiatu i tak dalej. Chciałbym też taką informację tu przedłożyć dla szanownej Rady Powiatu. Pan starosta kilkakrotnie uczestniczył w spotkaniach w Wydziale Zdrowia przy panu wojewodzie. Raz miałem też tą przyjemność uczestniczyć w rozmowach. Też te rozmowy, że tak powiem, zostały pewnym sukcesem uwieńczone w ostatnim czasie. Co prawda to już jest taki okres zimowy, ale udało się ponad 250 tysięcy pozyskać na remont budynku sanepidu. Myślę, że to jest też ważna instytucja i tutaj panie starosto, dziękuję za tą determinację. Z tego miejsca też chciałbym tutaj nadmienić, że te działania w mieście Braniewo proekologiczne powiatu zasługują też na dużą uwagę, ponieważ dwa kominy, które, że tak powiem, jeszcze do niedawna w jakiś sposób zanieczyszczały obszar zamieszkały przez mieszkańców przy naszym szpitalu. Też były petycje, wnioski, pisma, podpisy. Już ten komin, że tak powiem, nie dymi. Myślę, że mieszkańcy to zauważają. No i podobna sytuacja jest z najwyższym obiektem kominowym, jaki jest w naszej jednostce w Zarządzie Dróg Powiatowych, gdzie jest przeprowadzana termomodernizacja i w ramach tego pierwszego etapu jest już zainstalowana, uruchomiona nowoczesna kotłownia gazowa, tak samo już nie zanieczyszczamy. Na uwagę też należy zwrócić taką rzecz, że kolejna jednostka, w której Zarząd Powiatu przeznaczył w budżecie tegorocznym środki na poprawę funkcjonalności i też bezpiecznej pracy dla pracowników Urzędu Pracy, został wykonany remont dachu, jest już on ukończony. Poprawione zostały też gzymsy. Na pewno wszyscy pamiętamy, że był budynek ogrodzony. Też wejście do budynku od strony ODR-u z balkonem zostało poprawione. To też jest ponad 200, jak dobrze pamiętam, 221 tysięcy. Także myślę, takimi rzeczami należy nie tylko mówić, ale wprost powiem, chwalić się. Następuje ta modernizacja, tak jak pan starosta tu słusznie zauważył. W różnych dziedzinach dostrzegamy te potrzeby i należy z tego się cieszyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan wicestarosta Kowalski. A ja tak jeszcze w uzupełnieniu, bo tu piękne słowa padały, remontów, termomodernizacji, nikt nie mówi tu dzisiaj o szpitalu. Termomodernizacja szpitala jest prawie na ukończeniu. Tam kwestia jeszcze została fotowoltaiki i myślę, że tu 8 milionów 600 też warto o tym pamiętać, że zostało ulokowane
Myślę, że jak najbardziej słusznie, w dobrej jednostce ratującej życie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak panowie wicestarostowie tutaj kwotami, tymi inwestycjami wymieniają się nawzajem. Życzę, żeby ten kolejny 2022 rok też był obfity, dobry i żebyśmy w przyszłym roku o tej samej porze spotkali się i powiedzieli, ten rok też był dobry. W związku z wyczerpaniem porządku 30. sesji zamykam dzisiejsze obrady. Dziękuję bardzo.